tą drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypiję wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Słyszałeś może o zleceniach dla Wiedźmina? Masz na myśli walkę z bestiami? Zakon Płonącej Róży doskonale radzi sobie z tego typu zadaniami. Aczkolwiek... Tak? Cóż, ostatnio sprawy w mieście angażują wszystkie nasze środki. Tymczasem otrzymaliśmy prośbę od zaniepokojonych kupców. Potwory zagrażają przystani na bagnach. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Kto płaci za zlecenie? Na pewno nie zakon. Popytaj kupców w Wyzimie, szczególnie tych znamienitszych. O ile wiem, pod prośbą podpisał się bogacz Loivarden. Dziękuję, Siegfriedzie. Postaram się zająć sprawą przystani. Thank you.
Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Co miałem zrobić w sprawie naszego śledztwa? Porozmawiać z Vincentem Majsem, kapitanem Straży Miejskiej, i przesłuchać świadka. Sam nie możesz z nim porozmawiać? Nie jesteśmy przyjaciółmi. Kapitan uważa mnie za konkurenta i nie będzie chciał ze mną gadać. Sprawdzę tropy, które podałeś. Co miałem z... Porozmawiać... Zajmę się tym. Słucham. Opowiedz mi o pracy prywatnego detektywa. To podła robota w mieście brudów i spisków, ale lubię ją. Niestety większość spraw to podglądanie niewiernej szlachty i bogatych mieszczan na zlecenie ich żon. Nie wyobrażasz sobie, do czego zdolni są zwykli ludzie. Nie chcę sobie wyobrażać. Ostatnio śledziłem Mordena, dowódcę Foltestowej Gwardii, tego twardziela. Na pewno słyszałeś. Nie słyszałem. Widziałem go z dwoma młodymi giermkami w stajni. Nie uwierzysz? Wystarczy. Naprawdę wystarczy. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Bywaj. Nie, to się nie... Chyba za rogiem coś się poruszyło. Bogowie, to pewnie znów te monstra! Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę! Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Marnujesz mój czas. Ciemno. Kto tam idzie? Oby przeszło.
Siegfried opowiadał nam o tobie. Wieczny ogień oświetla moją drogę. Życie za zakon, bo zakon jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Niemożliwe. Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czort wie, jak się przenosi zaraza. Nie, to niemożliwe. Thank you.
Nie wiem, o co chodzi z tym rasizmem. Helda jest krasnoludką, moją przyjaciółką i wcale nie jest taka, jak mówią o nieludziach. To ciekawe. Jak długo jesz? Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną.
Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy Starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Jeśli chodzi o wieżę... Tak? Przypomnij mi, gdzie szukać o niej informacji. W księgach, Geralt. Bowiem księgi są największą i najpewniejszą składnicą wiedzy. Przekazy ustne są podatne na deformacje. Dobra, księgi. Coś jeszcze? Porozmawiaj z mieszkańcami Bagien. Znane są przypadki, w których wiedza ludowa, bajki, mity i klechty okazywały się kluczem. Muszę wysłuchać mieszkańców Bagien i znaleźć księgi. To mi wystarczy. Jak dostać się na bagna? Wyjdź zachodnią bramą na groble, prowadzącą do Starej Wyzimy. I co dalej? Powinieneś znaleźć tam prom i przewoźnika. Prom kursuje w obie strony? Tak. Na bagnach jest mała przystań. W pobliżu znajduje się wioska ceglarzy. Dzięki za wskazówki.